Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do udziału w konferencji. Ciągle jest mało takich inicjatyw. Z wypowiedzi widać, jak tematy dotyczące II wojny światowej i skutków są ciągle jeszcze zaniedbane. Ja wyjaśnię, że również nie zajmuję się zawodowo tymi sprawami dotyczącymi czy strat wojennych Warszawy, czy prawdy odszkodowań, reparacji, tylko z racji zainteresowań i zaangażowania emocjonalnego. Działania Niemiec wobec Warszawy, niszczące działania Niemiec obejmowały cztery etapy. Była to wojna obronna we wrześniu 1939 roku. Straty wyniosły właśnie około 10%. Pan tu podał 12%. Rzecz jasna, to są ciągle liczby przybliżone, szacunkowe. Powstanie w getcie warszawskim w 1943 roku oraz zburzenie dzielnicy żydowskiej po jej zlikwidowaniu, po zlikwidowaniu getta, wyniosło to 15% zabudowy. Powstanie warszawskie w 1944 roku, które było największą bitwą miejską w historii II wojny światowej, te straty wyniosły 25%. No i później niszczenie miasta po kapitulacji powstania, te straty szacowane są na 30% zabudowy. W sumie wyniosło to około 80% przedwojennej zabudowy miasta na lewym brzegu Wisły. Zniszczenia prawobrzeżnej Warszawy były z oczywistych względów mniejsze. W liczbach bezwzględnych stanowi to ponad 20 tysięcy nieruchomości zniszczonych lub poważnie uszkodzonych o kubaturze 92 milionów metrów sześciennych. Przed wojną w Warszawie było około 25 tysięcy budynków. Warszawa poniosła największe straty procentowe w następstwie II wojny światowej wśród wszystkich miast europejskich. W rezultacie prac Biura Odszkodowań Wojennych, chcę tu podkreślić słowo odszkodowań w nazwie organu, prowadzonych w latach 45-46, ustalono, że jeżeli chodzi o straty rzeczowe w całości szkód kraju, ale w granicach Polski 45 roku bez ziem północnych i zachodnich, to udział Warszawy wynosił ponad 34%. W wymiarze finansowym stanowiło to ponad 21 miliardów 400 milionów złotych według wartości złotówki z 1939 roku. Kurs dolara w tym okresie, w sierpniu 1939 roku wynosił 5,31 złotego, a więc w przybliżeniu, przeliczeniu na dolary, straty rzeczowe stolicy wyniosły ponad 4 miliardy dolarów przedwojennych amerykańskich. Oczywiście. Tak jest. To różne są metody liczenia, zmiana siły nabywczej, zmiana wartości złota. Niektórzy eksperci mówią o tym, że należałoby te straty liczyć jako kredyt inwestycyjny. Także sposobów. My nawiążę tu trochę do książki wydanej pod patronatem świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, raport straty wojenne Warszawy. W tej pozycji wydana w 2005 roku stosowaliśmy szacowanie strat na współczesne pieniądze poprzez zmianę siły nabywczej dolara amerykańskiego. Ale niektórzy to krytykują, tę metodę. Oczywiście na wartość tych szkód składały się szkody w nieruchomościach wraz z obiektami zabytkowymi w przemyśle, w budynkach państwowych i gminnych, w szkolnictwie wyższym, szpitalnictwie, infrastrukturze miejskiej, środkach transportu oraz wyposażeniu instytucji publicznych i mieszkań prywatnych. Zniszczone zostały wszystkie dworce i mosty. Szczegółowe rachunki wykonał Wydział Strat Wojennych Zarządu Miejskiego w Warszawie na polecenie BOW. Wydział ten też zbierał formularze indywidualnych strat wojennych składane przez mieszkańców Warszawy. Złożono ich w sumie około 90 tysięcy sztuk. Straty osób fizycznych były szacowane na 7,5 miliarda według wartości złotego z 1939 roku. Trzeba pamiętać, że jak patrzymy na morze ruin warszawskich z 1945 roku, to w zdecydowanej większości nie są to nieruchomości Skarbu Państwa lub Gminy Warszawa.
przede wszystkim ponad 90% nieruchomości w Warszawie to była własność prywatna. Zresztą stało się to przyczyną wprowadzenia tak zwanego dekretu Bieruta, który miał na celu wywłaszczenie przedwojennych właścicieli gruntów i budynków. Elementem tej polityki warszawskich władz Polski Ludowej było zburzenie w imię walki z wrogiem klasowym kilkuset budynków, które przetrwały wojnę w dobrym stanie, ale należały do mieszczaństwa warszawskiego i reprezentowały styl nieprzystający do nowych kanonów, socjalistycznych kanonów architektury. Wyburzenia te trwały wiele lat, głównie skoncentrowały się w Śródmieściu, ale wiele lat po wojnie jeszcze były realizowane. Ogromnym osłabieniem potencjału gospodarczego kraju były straty w przemyśle warszawskim, gdyż miasto skupiało około 40% dużych krajowych fabryk. Szkody zostały oszacowane na ponad 3 miliardy złotych, znowu według wartości z 1939 roku. Poruszając problem skutków wojny dla Warszawy, trzeba też wspomnieć o sporadycznych nalotach lotnictwa radzieckiego. Pan profesor Szarota w naszym raporcie o stratach wojennych Warszawy pisał na ten temat. Miały miejsce takie naloty, gdy miasto było zajęte przez Niemcy i przez Niemców i został zerwany sojusz radziecko-niemiecki. Skutkowały one zwykle niewielkimi stratami niemieckimi, ale powodowały istotne straty materialne i osobowe wśród cywilnych ludności, mieszkańców miasta. Największy taki nalot miał miejsce w nocy z 12 na 13 maja 1943 roku. Jak szacowano, śmierć poniosło 300 osób narodowości polskiej, a 1000 zostało rannych. Gubernator dystryktu warszawskiego poinformował, że zginęło 14 Niemców, a bomby uszkodziły około 800 mieszkań. Celem miał być warszawski węzeł komunikacyjny, ale większość bomb spadło obok. Niemniej jednak, jak mówimy o stratach materialnych, no to nie ma wątpliwości, że najtragiczniejsze pozostają straty osobowe wśród mieszkańców miasta. Według spisu z 1931 roku, czyli tego urzędowego spisu, który był robiony w Polsce przedwojennej, mieszkało w Warszawie około 70% Polaków, około 30% Żydów oraz w ułamkach procenta Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini. Populacja stolicy w 1931 roku ubiegłego wieku liczyła 1 172 tysiące osób. W 1939 mieszkańców Warszawy już było prawie 1 300 tysięcy. W lutym 1946 roku zaledwie 479 tysięcy ludzi mieszkało w Warszawie. Według historyka też zastrzegam, że te dane są różne, ale przytoczę tutaj takie historyczne już trochę. Według historyka Krzysztofa Dunina-Wąsowicza szacunkowe liczby zgonów ludności Warszawy, do których doszło w różnych okolicznościach, były następujące. Działania wojenne we wrześniu 1939 roku 20 tysięcy ofiar śmiertelnych. Egzekucje i mordy 32 tysiące ofiar śmiertelnych. Eksterminacja Żydów w lecie 1942 roku 310 tysięcy. Eksterminacja Żydów wiosną 1943 roku 60 tysięcy. Powstanie warszawskie, żołnierze 16 tysięcy ofiar śmiertelnych. Powstanie warszawskie, ludność cywilna 150 tysięcy osób. Zgony w obozach koncentracyjnych 45 tysięcy, zgony podczas przymusowej pracy w III Rzeszy 52 tysiące ofiar śmiertelnych, razem 685 tysięcy. Bardzo zbliżone dane podało również Biuro Odszkodowań Wojennych, które szacowało liczbę ofiar śmiertelnych na około 700 tysięcy. Trzeba zauważyć, że jak mały udział tych ofiar śmiertelnych stanowią ofiary walk zbrojnych. Absolutnie przeważają ofiary z aktów ludobójstwa i zbrodni wojennych, takich jak właśnie rzeź na Woli czy na Ochocie. Polityka represji w szczególności dotykała różnych grup inteligencji, ale masowość tych zbrodni, tak jak na Woli, właśnie na terenie robotniczej Woli, w tym momencie nie grało roli pochodzenie społeczne. Poza utratą życia setek tysięcy osób nastąpiło ogromne pogorszenie stanu zdrowia ludności, która ocalała.
ciężkich uszkodzeń ciała i utraty zdrowia doznało 165 tysięcy spośród mieszkańców Warszawy. Martyrologia mieszkańców Warszawy nie zakończyła się po kapitulacji Powstania Warszawskiego. Niemcy nakazali opuszczenie miasta pozostałym przy życiu mieszkańcom. Przez obóz przejściowy w Pruszkowie, znowu szacunkowe dane, przeszło ponad 550 tysięcy warszawiaków oraz około 100 tysięcy osób z okolic podmiejskich. Według różnych rachunków od 90 do 165 tysięcy z powyższej liczby skierowano do obozów pracy. Ponad 50 tysięcy wysłano do obozów koncentracyjnych. Poza stratami zasygnalizowanymi powyżej, w sensie miasta, urzędów, administracji, ogromne straty były poniesione w dziedzinie służby zdrowia, nauki, oświaty, dobra, dóbr kultury, dzieł sztuki, kościołów. 25 świątyń zostało zniszczonych całkowicie. Oczywiście handel, rzemiosło, sądownictwo. No wszystkie dziedziny funkcjonowania mieszkańców i funkcjonowania miasta. 92% zasobów, bibliotek, zieleń miejska, spółki miejskie. Po tym kataklizmie Warszawa potrzebowała wielu lat, właściwie chyba dopiero w latach 60. Wartość produkcji zakładów warszawskich zrównała się z wartością produkcji przedwojenną, tak orientacyjnie rzecz biorąc. A w wymiarze społecznym i kulturowym ciągłość rozwoju miasta została przerwana, czego skutki zostały pozostały na zawsze. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To był już ostatni referat w tym bloku.